7 marca, godziny popołudniowe, za oknem arizońska klasyczna letnia pogoda, nie jest jeszcze tragicznie, no ale mamy 105 stopni Fahrenheita, czyli ponad 40 stopni Celsjusza. Korzystamy z okazji, żeby wybyć z miasta i udać się w chłodniejsze rejony. Na razie jedziemy w kierunku miasteczka Payson. Payson znajduje się na północny wschód od Phoenix, jakieś 100 km. No i właśnie opuściliśmy przed chwilą teren zabudowany Phoenix. Wyjechaliśmy na drogę numer 87 prowadzącą do Payson. A przed nami widać pięknie górę o 4 szczytach. No jak zgadnijcie, jak się nazywa? Amerykanie lubią się w prostych nazwach, dlatego ta góra się nazywa Four Peaks, czyli 4 szczyty. U nas w Polsce są 3 korony, a my tu w Arizonie mamy 4 szczyty. No, także będziemy mijać tą górę z prawej strony. No i za jakąś godzinkę powinniśmy być w Payson. No, droga do Payson jest jedną z najładniejszych dróg w okolicy Phoenix. Z takimi pięknymi widokami przebija się przez kolejne góry. Tak, raz się podjeżdża to mocno na szczyt, raz się opuszcza z powrotem na dół. Także będziemy się przez najbliższą cieszyć się takimi mniej więcej widokami. No właśnie minęliśmy miasteczko Payson, leżące na wysokości 5000 stóp dokładnie, czyli 1500 metrów nad poziomem morza. I teraz akurat prosto przed nami widać taki uskok tektoniczny. On się nazywa Mongolun Rim. Ciągnie się przez 400 km ze wschodu na zachód Arizony. I jest to południowa granica takiej krainy geograficznej, która się nazywa Płaskowyżem Colorado, czyli Colorado Plateau. I tu jakby kończy się ten płaskowyż, zaczyna się taki teren przejściowy pomiędzy Colorado Plateau a pustynią Sonora. Jak widać, krajobraz się zmienił, mamy tutaj już lasy iglaste. Temperatura nam też spadła do przyzwoitego 30 stopni Celsjusza, czyli jest już całkiem miło. Teraz czeka nas jeszcze jakieś 100 km jazdy na wschód drogą 260, która za chwilę właśnie podjedzie pod górkę na rim i potem wzdłuż tego rim pojedziemy do miejscowości Sholow, czyli Sholow, jak tutaj mówimy w skrócie. Czyli po prostu, jak to się u nas mówi, rim, wznosi się na wysokość 7500 stóp, czyli to jest 2300 metrów nad poziom morza, czyli takie mięguszowieckie szczyty mniej więcej, czy coś w tym rodzaju. No tylko, że nie jest żadnym poszczepionym grzbietem górskim, tylko takim uskokiem tektonicznym. Jest to typowe miejsce na krótkie weekendowe wypady. Dużo naszych ludzi tutaj jeździ, no bo wiadomo, jest szczególnie w lecie, jest miło chłodno, jest las, czasem pada deszcz, czasem są tutaj takie różne górskie jeziorka, więc jest co robić i jest gdzie spędzać czas. Grzyby są tutaj też, także w lecie, jesienią nasi ludzie wyprawiają się tutaj na grzyby. Amerykanie generalnie grzybów nie zbierają. Lokalni Indianie, którzy tutaj mieszkają nieco na wschód, mają tutaj spory rezerwat, czyli Apachowie, jest tutaj rezerwat Apachów. Mówią na Polaków mushroom pickers, czyli zbieracze grzybów. No bo jak spotkasz w lesie człowieka, który zbiera grzyby, to prawie na pewno możesz mówić do niego po polsku. No, zostało nam jeszcze jakieś półtorej godzinki niecałe. I powinniśmy dojechać do Sholow. No to zrobił nam się 8 maja. Wczoraj wieczorem dojechaliśmy do miejscowości Sholow i tutaj mieszkamy.
kabinie, tak zwanej kabinie naszych dobrych, bliskich, znajomych Piotra i Anity. Oni tu jeszcze dzisiaj też mają dojechać, a na razie jesteśmy tutaj z naszą drugą ekipą kampingową, czyli z Kasią i Zbyszkiem. No, to się tak wdzięcznie nazywa kabina, ale tak naprawdę to jest po prostu dom w górach, całkiem spory, z kawałkiem ziemi porośniętej takimi sosnami, które sobie tutaj rosną. No i mamy psik. Mateczku, mam nadzieję, że jakaś policja nie przyjedzie, że psiknąłem. Nikogo tu nie ma, społecznie jestem wydystansowany, więc mam nadzieję, że nic. Ja mam alergię na słońce, jak mi słońce świeci w oczy, to psikam, także nie ma powodów do paniki, zresztą przez wideo to się nie przenosi. No, także oglądniemy teren z tyłu chałupki. Jest to całe takie osiedle zategowane, odgrodzone od świata i znajdujące się w takim lasku, także mieścimy się spokojnie i na razie mamy poranek. Dzisiaj jest piątek, więc ja sobie jeszcze muszę dzisiaj popracować z domu. No, zalety pracy z domu, jak widać, są rozliczne, między innymi takie, że można sobie pracować z takiego domu w górach. No, także no, jak widać, pobijam sobie kawę, godzina jest przed siódmą. Temperaturka 40 kilka stopni Fahrenheita, czyli to około 9 stopni Celsjusza. Czyli chłodno. Jak na arizońskie warunki, to można powiedzieć, że zimno. Także, dobrze, zobaczymy, jak tam nam się dzień potoczy. Na razie spokój. Szykujemy się duchowo do pójścia do pracy. Zaczynamy oficjalnie weekend, jest piątek po południu. Wszystkie roboty pokończone, jak to mówią. Idziemy na spacerek. Tutaj niedaleko miejsca, w którym obozujemy. Także stoję właśnie na takim kamyczku, bo ode mną jest taka lekka przepaść, takie obniżenie terenu. No i mamy piękny widok na okoliczny Rim. Jak widać, lasek, wiaterek. Pięknie, bez jakichś tam ambitnych planów, ale pomalutku będziemy sobie tutaj zwiedzać teren. To idziemy. No to mamy sobotę. Siedzimy na werandzie. Słoneczko świeci. Kawę pijemy. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Ja bardzo słabo znam tą okolicę. Bywam tu co prawda od czasu do czasu, parę razy tędy przejechałem, parę razy byliśmy tutaj w górach w różnych okolicznościach z różnymi ludźmi, ale generalnie jest to dla mnie taka ziemia nieznana. Także zobaczymy, co tym razem uda nam się odkryć. Myślę, że pojedziemy na takie jeziorko tutejże dzisiaj. No, ale tak to jest. Jest tu sporo chyba ciekawych miejsc, które można zobaczyć. Zobaczymy, co wyjdzie. Dzień się zaczyna. Jedziemy. No dobrze, proszę Państwa, odbyły się poranne rytuały. Teraz jest po 10 godzinie i jedziemy nad jezioro. Się nazywa Full Hollow Lake. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski. Full Hollow ponoć znaczy oszołomiony, czyli jezioro oszołoma. Czyli nie dość, że tak, głupi, to jeszcze pusty. Tak, jeszcze pusty, tak jest. Także niedaleko, zaraz koło naszej bazy, to jezioro się znajduje. I tutaj mamy, proszę Państwa, auto załadowane. Tutaj pan Piotr już kieruje. Tutaj mamy dwa samochody, kilka dorosłych i dużo dzieci. Tak. I dwa psy. Tak. No, także będziemy spędzać, czyli Full Hollow. Tak. Wszystko się zgadza. Tak. Jesteśmy oszołomieni, tak. Ale jesteśmy pełni. Nie jesteśmy puści, bo zjadliśmy śniadanie. Jak widać, wszyscy jadą załadowani z kajaczkami. My też mamy kajaczki, jakieś tam inne pływaczki, także będziemy się pluskać w wodzie.
Mamy tutaj park stanowy. Mamy opłatę wjazdową, $10 za to, żeby wjechać. Pan tylko nie chce od niego pieniędzy. Zaraz zobaczymy. Hello. Może tam pan by miał early pass. Just one car. We're at capacity right now. Oh, you are? Yeah. Oh. We're only allowed 35 cars in. We're at capacity. So. And usually about an hour or so. We got guys going out and checking right now to see what our count is. So then probably half hour, an hour, less morning. So there's no waiting list or anything? No, sir. So we just have to come back in just half an hour? Just give us a call. Yeah, give us a call. Give a call? No, okazało się, że niestety nas nie wpuszczą, bo jest za dużo ludzi. Mamy już numerek. Wpuszczają tylko odpowiednią ilość ludzi, no i jesteśmy niestety upupieni. Jedziemy na lody. Jest. Lody, lody na śmietanie tak zwane. Dzień dobry, jemy, jemy. No i będziemy szukać jakiegoś innego jeziora. Skoro już jesteśmy w tym mieście, które się nazywa Sholo. Sholo wszyscy mówią, nie? Tak, nie? Tak naprawdę to jest Sholo, czyli pokaźnisko. Nic specjalnego tu nie ma, jesteśmy na parkingu, ale nazwa bierze się z takiej legendarnej gry w pokera. W XIX wieku tutaj dwóch właścicieli miało taką sporą działkę o powierzchni 100 tysięcy akrów. 100 tysięcy akrów to jest jakieś 40 tysięcy hektarów mniej więcej, na polskie przeliczając. No i goście stwierdzili, że to jest za mało miejsca dla ich dwojga i postanowili, że jeden zostaje, drugi wyjeżdża i grali w pokera o to, kto ma zostać, a kto ma wyjechać. Gra szła kiepsko, nie było długo zwycięzcy, w związku z tym jeden z nich powiedział: dobra, kto teraz w tej grze pokaże najniższą kartę, kto będzie miał najsłabszą rękę, jak to mówią, ten wygrał. No i drugi powiedział na to: dobra, tak niech będzie, najniższa karta bierze wszystko. I pokazał dwójkę krajc, jak to się po naszemu mówi, która była najniższą możliwą kartą. I stąd wzięła się nazwa Sholo, czyli Sholo. No, a miasteczko jest niewielkie, ma 10 tysięcy mieszkańców, pewnie drugie tyle turystów w ciągu lata, bo jest tu dobry teren, żeby przyjeżdżać na nieśpieszne letnie wycieczki. 3 godziny od Phoenix, mniej więcej 3,5, w porywach 4. No, a my pojemy lody i będziemy szukać następnego jeziorka, które miejmy nadzieję będzie otwarte. Tak jest. W związku z tą grą w pokera, o której wspominałem, główna ulica w Sholo nazywa się Deuce of Clubs, czyli dwójka krajc. No i właśnie ją jedziemy w poszukiwaniu kolejnego jeziora. Typowe amerykańskie miasteczko na dalekim zachodzie, a właściwie wschodzie Arizony, nie? Jesteśmy blisko granicy z Nowym Meksykiem, jeszcze trochę na wschód i wylądowalibyśmy w Nowym Meksyku. No i znaleźliśmy kawałek jeziora z dostępem do wody. Z takim miejscem, gdzie możemy sobie kajaczki zrzucić na wodę. Jezioro nazywa się Rainbow Lake, czyli jezioro tęczowe. Jest nieduże. Może tam z 200-300 metrów długości. No, także rozbiliśmy obóz tutaj pod takim drzewem. No i napompowaliśmy, ściągnęliśmy kajaczki. My będziemy siedzieć i pływać. Uwaga, Piotr próbuje na desce się poruszać. Zobaczymy, czy spadnie. Tak jest. No proszę państwa, uroczy wieczór nam dojrzewa. Ogień się pali, pijemy piwo, jemy sery. Tak. Szlachta się bawi, znaczy się, tak? Na dodatek mamy burzę za oknem, deszczyk pada. Także dobrze jest, fajnie. Siedzimy w trzech facetów. Panie sobie gdzieś poszły, nie wiadomo gdzie. Tak jest. No cóż, bardzo dobrze. Także mamy dobry wieczorek, nic się nie dzieje. Siedzimy, piwko pijemy, nagrywamy się wam. No, wy się też dobrze bawcie.
Dobrze, dobrze idziemy, tak jest. Zielone drogi? Tak. Spoko, byle kierunek trzymać. No, mamy niedzielny poranek i tu zapierniczamy z chłopakami po bezdrożach, szukając szlaku. Widać, mamy taki teren, gdzie był spalony las, to już się, tu się często zdarzają pożary w tych okolicach. Także tutaj kilka lat temu prawdopodobnie ten las się wypalił. Zostało trochę drzew, ale niedużo, trochę spalonych. A taki mamy poranny spacer. Także powoli dobiliśmy do niedzieli. Będziemy kończyć weekend. Ale jeszcze trochę czasu zostało. Więc grzejemy. Może z niego coś tam lało, czy coś? No jak widać, uprawiamy obżarstwo. Ale wszystko jest dietetyczne, proszę, tutaj wszystko mam samo sałatę, zdrowe, tak, zdrowe, wszystko, nikt, tak, obżarstwo i opilstwo, to, tak. No i na mnie obrozek, kurka wodna. To ktoś musi być złym przykładem. Dobra, tutaj, dobra. Tak. Tu przykład negatywny, tak, tutaj wszystko się dobrze dzieje. Ostatnie, te, ostatnie posiłki przed wyjazdem do domu. No my tu atmosfera przedwyjazdowa, a tu przyszła chmurka. No i zrobiło się zimno i pada deszcz. Zupełnie jesienna pogoda, można by rzec. No ale nic nie szkodzi. Jakoś się powoli pakujemy i będziemy się zbierać do domu. No i dobrze, ruszamy, proszę Państwa, w drogę powrotu. Mamy jakieś 3 godzinki do domu w deszczu. Zobaczymy, jak się tam pogoda będzie zmieniać. Na razie mamy piękną, klasyczną, taką górską ulewę. Także jedziemy sobie pomalutku. No i dobrze, proszę Państwa, mamy niedzielkę wieczorem. Dotarliśmy do domu. Wszyscy cali i zdrowi, także mogliście sobie zobaczyć, jak wygląda nasz taki w miarę standardowy, rodzinny wyjazd weekendowy. W czasie letnim, no cóż, trzeba odpocząć i jutro wziąć się do pracy. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia.